Przygotowanie do każdej godziny. O mój Panie Jezu Chryste, upadam na twarz w Twojej boskiej obecności i błagam Twoje najgoręcej kochające serce, aby zechciało mnie wprowadzić w bolesne rozważanie 24 godzin, w trakcie których z miłości do nas chciałeś cierpieć tak bardzo w swym uwielbionym ciele i w swej najświętszej duszy, aż po śmierć na krzyżu. Och, udziel mi pomocy i łaski, daj miłość, głębokie współczucie i zrozumienie Twoich cierpień, gdy teraz rozważam godzinę 14 od 6 do 7 rano, a dla tych godzin, których nie mogę rozważać, ofiarowuję Ci swoją wolę rozpamiętywania ich i zamierzam świadomie je rozważać w każdym czasie, który muszę poświęcić na pełnienie swoich obowiązków lub na sen. Przyjmij, o miłościwy Panie, moją pełną miłości intencję i spraw, aby było to dla pożytku mojego i wszystkich, jak gdybym w sposób skuteczny i święty dopełniła tego, co chcę uczynić. Tymczasem składam Ci dzięki, o mój Jezu, że za pośrednictwem modlitwy wzywasz mnie do zjednoczenia się z Tobą i aby przypodobać Ci się jeszcze bardziej, biorę Twoje myśli, Twój język, Twoje serce i zamierzam się nimi modlić, wtapiając całą siebie w Twoją wolę i w Twoją miłość. Wyciągam ramiona, aby Cię objąć, kładę głowę na Twoim sercu i zaczynam. 14 godzina od 6 do 7 rano. Jezus ponownie przed Kajfaszem, który potwierdza wyrok śmierci i odsyła go do Piłata. Mój cierpiący Jezu, jesteś już na zewnątrz więzienia. Jesteś tak bardzo wyczerpany, że zataczasz się za każdym krokiem. Chcę stanąć u Twego boku, aby Cię podtrzymać, jeśli zobaczę, że jesteś bliski upadku. Widzę, że żołnierze przyprowadzają Cię do Kajfasza. Ty, o mój Jezu, jak słońce pojawiasz się pomiędzy nimi i choć oszpecony, promieniejesz wokół światłem. Zauważam, że Kajfasz nie posiada się z radości, widząc, że jesteś doprowadzony do tak nieszczęsnego stanu. W blasku Twego światła zaślepia się jeszcze bardziej i w swej złości pyta Cię ponownie, czy rzeczywiście jesteś prawdziwym Synem Boga? A Ty, miłości moja, majestatycznie z wdziękiem swoich słów oraz swoim typowym słodkim i wzruszającym głosem, który podbija serca, odpowiadasz: tak, jestem prawdziwym Synem Boga. A Twoi wrogowie, choć czują w sobie całą siłę Twoich słów, to jednak zaduszają w sobie wszystko i nie chcąc wiedzieć nic więcej, krzyczą jednym głosem: winien jest śmierci, winien jest śmierci. Kajfasz potwierdza wyrok śmierci i odsyła Cię do Piłata, a Ty, mój skazany Jezu, przyjmujesz ten wyrok z taką miłością i uległością, że niemal wyrywasz go z ust niesprawiedliwego kapłana i dajesz zadośćuczynienie za wszystkie grzechy popełnione z premedytacją i w złej woli oraz za tych, którzy zamiast ubolewać z powodu zła, cieszą się i radują samym grzechem, co sprawia, że ślepną i tłumią wszelkie światło i łaskę. Moje życie, Jezu, Twoje zadośćuczynienia i modlitwy odbijają się echem w moim sercu. Daję więc zadośćuczynienie i modlę się razem z Tobą. Moja słodka miłości, widzę, że żołnierze stracili resztkę szacunku, który mieli dla Ciebie, gdyż zobaczyli, że zostałeś skazany na śmierć. Chwytają Cię więc, zwiększają ilość powrozów i łańcuchów i krępują Cię tak mocno,
że prawie uniemożliwiają wykonanie jakiegokolwiek ruchu Twojej boskiej osobie. Popychając Cię i wlokąc, wyprowadzają Cię na zewnątrz pałacu Kajfasza. Tłum ludzi oczekuje na Ciebie, ale nikt po to, aby Cię bronić. A Ty, moje boskie słońce, wchodzisz pomiędzy nich, chcąc ich wszystkich objąć swoim światłem. I gdy stawiasz pierwsze kroki, pragnąc zamknąć w nich wszystkie kroki stworzeń, modlisz się i dajesz zadośćuczynienie za tych, którzy stawiają pierwsze kroki, aby działać w złych intencjach, niektórzy z zemsty, inni, aby obrabować, jeszcze inni, aby zdradzić, inni, aby zabić lub uczynić jeszcze coś innego. Och, jakże wszystkie te grzechy ranią Twoje serce. I aby zapobiec tak wielkiemu złu, modlisz się, dajesz zadośćuczynienie i ofiarowujesz samego siebie. Ale gdy za Tobą podążam, widzę, że Ty, moje Słońce Jezu, opuszczając pałac Kajfasza, spotykasz piękną Maryję, naszą ukochaną Mamę. Wasze spojrzenia spotykają się i ranią się nawzajem. Choć jesteście pocieszeni, widząc siebie nawzajem, to jednak powstają nowe cierpienia. U Ciebie, gdy widzisz piękną Mamę głęboko zranioną, pobladłą i okrytą żałobą, a u Twojej drogiej Mamy, gdy widzi Ciebie, boskie słońce, przyćmionego, okrytego tyloma obrzydliwościami, płaczącego i pokrytego krwią. Ale nie na długo możecie się cieszyć wymianą spojrzeń, z bólem, że nie możecie wymienić ani jednego słowa. Wasze serca mówią sobie wszystko. Wtapiając się jedno w drugie, przestajecie na siebie spoglądać, ponieważ żołnierze cię popychają. Tak deptany i wleczony docierasz do Piłata. Jezu mój, przyłączam się do Twojej głęboko zranionej Mamy, aby za Tobą podążać i razem z nią wtopić się w Ciebie. Rzuć na mnie swoje spojrzenie miłości i pobłogosław mnie. Dziękczynienie po każdej godzinie. Mój ukochany Jezu, zawołałeś mnie w tej godzinie swojej męki, abym Ci dotrzymała towarzystwa. I ja przyszłam. Zdawało mi się, że słyszę Cię, jak w udręce i boleści modlisz się, składasz zadośćuczynienie, cierpisz oraz upraszasz o zbawienie dusz najbardziej wzruszającym i przekonującym głosem. Starałam się towarzyszyć Ci we wszystkim, a ponieważ muszę Cię teraz opuścić, żeby się zająć swoją pracą, czuję się w obowiązku powiedzieć Ci dziękuję i błogosławię Cię. Tak, o Jezu, to dziękuję, powtarzam Ci 1000 tysięcy razy i błogosławię Cię za wszystko, co uczyniłeś i przecierpiałeś za mnie i za każdego. Dziękuję Ci i błogosławię Cię za każdą kroplę krwi, którą przelałeś, za każdy oddech, każde uderzenie serca, za każdy krok, słowo, spojrzenie, gorycz i zniewagę, którą doznałeś. Wszystko, o mój Jezu, zamierzam oznaczyć moim dziękuję Ci i błogosławię Cię. O mój Jezu, spraw, aby z całej mojej istoty płynął ku Tobie nieprzerwany potok dziękczynienia i błogosławieństw, tak, abym mogła ściągnąć na siebie i na wszystkich potok Twoich błogosławieństw i Twoich łask. O Jezu, przytul mnie do swojego serca i swoimi najświętszymi rękami oznacz każdą cząstkę mojej istoty Twoim błogosławiem Cię, tak, aby nie mogło wypłynąć ze mnie nic prócz nieustannego hymnu na Twoją cześć.